Drogi Hubercie, przed Tobą dzisiaj trochę inne, ale też ciekawe zadanie. Jako, że dzisiaj mamy Światowy Dzień Postaci z Bajek, sprawdzimy Twoją wiedzę może na temat Twoich kolegów z szatni, tak? Bo daliśmy do szatni taką listę, której każdy do siebie przypisał swoją ulubioną postać z kreskówki. Teraz Twoim zadaniem jest dopasować nazwiska naszych zawodników do tych postaci z bajek. Jesteś gotowy? No jestem gotowy. Mam nadzieję, że sobie z tym poradzę, ale tutaj niektórych postaci to nawet ja nie znam. Czas za bardzo leci. Ale spróbujemy, no cóż. Dragon Ball, Vegeta to tak jak powiedzmy, że moje czasy, to szukamy nazwiska, co tam żyć. Jakieś krótkie podpowiedzi? Na przykład tej bajki nie znam. Żeby było wesoło, to Kubusia Puchatka damy. Damy Radzia, niech ma. Andrzeja damy do Kopka Smercza. Wyglądu. Radosław Janukiewicz. Zaznaczyłeś Asterix i Obelix, a odpowiedzią prawidłową jest Tsubasa. Andrzej Witan. Mamy Papa Smurfa. Zaznaczyłeś Papa Smurfa, a Andrzej Asterix i Obelix. Czyli to już trafiłem, gdzieś który z bramkarzy. Trop był dobry. No. Kacper Gibas. Mam, tutaj. Tu strzał ogólnie bajka, nie wiem. Możliwe, może się zabawić. Kacper Gibas, Rocket. Kamil Sylwestrzak. Gdzie mamy Kamila? Kamila mamy przy Kubusiu Puchatku. No tutaj też nie trafiłeś. Choć byłeś też blisko pozycjami, bo osiłek Smurfy. Mati Citko. Jakiś tu miałem. To tutaj. Tutaj? One Piece, tak? Czy jak to tutaj się czyta? Pierwsza myśl była najlepsza. Jak w Milionerach. No właśnie. Przemysław Pietruszka. Tu jesteś. Też kapitan Tsubasa. Kapitan Tsubasa, trafiony. Mateusz Bartosiak. I tutaj też trafiłeś. No, Bentem, tak? Już kończymy. Krzysztof Korczyc. Gdzieś tam wysoko był. Krzysiu Korczyc, znałeś tutaj Fineasz i Ferb. A Krzysztof zaznaczył Kaczora Donalda. Jan Mudra. Krecika. Teoretycznie proste i rzeczywiście, trafiłeś. Tak, krecik. Paweł Zawistowski zaznaczył Dragon Ball Vegeta. Mateusz Kuzimski. Też ta sama... Dragon Ball, tylko że Goku. Tomek Mikołajczak. Przy Tomaszu zaznaczyłeś Goku, a Tomek Mikołajczak Papa Smurf. Proszę bardzo. Aha, tutaj Emila miałeś przy Tsubasie, a Emil zaznaczył Songo. Oskar Frygier zaznaczył SpongeBoba. Mateusz Żukowski. Zaznaczył Fineasza i Ferba. Krystian Wachowiak. Przy Krystianie też postawiłeś na Iron Mana, a Krystian zaznaczył tą samą odpowiedź co Mateusz Bartosiak, czyli Ben Ten. Michał Sacharuk. Byłeś blisko pozycjami, bo Kubuś Puchatek. Doliczymy, nie? To podobnie są. I Kubusia Puchatka zaznaczył również Oskar Paprzycki. Nie, no w to akurat nie uwierzę, nie? Jacek Podgórski. Jacek był tutaj. Przy którym też miałeś trochę zagwozdki, zaznaczył Królika Baksa. Ale Bartosz Wolski to Bane, tak? Batman. Marcin Rajch. I tu miałeś 100% celność. Bardzo zresztą trafne porównanie. Masonik, dokładnie. Bardzo, bardzo dobrze. A Janusz Surdykowski, co nam zostało? Iron Manik. Avengers. Jeszcze jedno pytanie bym miał do ciebie. Tak. Bo kogoś tutaj brakuje. Kogo brakuje? Brakuje mnie oczywiście. No i właśnie, opowiedz, jaka jest twoja ulubiona postać i dlaczego? W trakcie tego wszystkiego już tak troszkę chyba nakierowałem. Z czym miałem styczność za młodego. Pomożesz mi? No to a film akurat Iron Man jak najbardziej. Może jest bajką, ale na pewno Goku, Dragon Ball i Tsubasa. Tu gdzieś pewnie między tym bym się też wahał. Jak oczywiście przy kreciku albo sąsiadach jeszcze.
takie bajki. Czy Kubuś Puchatek i Królik Bak, Papa Smer, to wszystko są moje czasy, także ciężki wybór.